Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ruszamy prosto z mostu z kolejnym. Chciałbym w końcu przejść prolog i się odłączyć od tego wszystkiego. A masz. Stój! Wiedźminie! Mówią, że zabiłeś króla. Nie, nie zabiłem. Wierzę ci. No cieszę się. Głupio by wyszło, gdybym musiał cię teraz zabić. Rębacze przeżyli szturm? Piją na umór od 2 dni. Jestem ci coś winien. Nie jesteś. W czasie szturmu wpadliśmy w kocioł. Wiesz, jak się rycerstwo zablokuje w ciasnym przejściu, ruszyć się nie ma gdzie, z tyłu napierają, z przodu stoją, z góry sieką halabardami. No i zgnietliby mnie, gdyby nie pancerz. Poza tym z 10 razy dostałem po hełmie. W uszach mi dzwoni i żygam cięgiem. Ale żyję. Do wesela się zagoi. Byłeś z rębaczami, gdy wpadliście w pułapkę wiewiórek? Byłem. Zdzieblarz mówił, że Skojatel byli wyjątkowo zajedli. Zauważyłeś jakieś znaki szczególne? Rozpoznałeś komando? Nosili maski oddziałów specjalnych, jak trofea. I ciągle wrzeszczeli Jorwet. Skąd tam się wziął smok? Nie mam pojęcia, ale ocalił nas. Elfy przestały strzelać. Więcej nie wiem, bo uciekaliśmy, jakby nas sam diabeł ścigał. Weź to. Zdzieblarz kazał mi się tego uczyć, ale to nie dla mnie. Nie będę łowcą smoków. A tobie może się przyda. Pora na mnie. Grobli pilnują strażnicy. Nie prześliźniesz się. Odciągnij ich. Mhm. Ale pamiętaj, jeśli dojdzie do walki, nie licz na mnie. Może nawet staniemy przeciwko sobie. Oby nie. Idź już. Daj mi chwilę. Dobra. Odetniemy mu drogę! Poprowadzę! Dobra, idziemy! Ale kto... O, tam idą. A mam za nim iść, czy to jest Triss? To jest Triss. Nie wywalone. Co? Okej. Nie musiałeś podpalać zamku. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Zostawiłeś mi klucz do Kaidana, nie czapkę niewidkę. Triss, wszystko w porządku? Nie jestem już królewską doradczynią. Straciłam urząd. Dom w Wyzimie. Wiedźmińska kochanica. Dziwka królobójcy. Tak się o mnie teraz mówi. Ludzie gadają, co im się każe. Wiem, ale... Znajdziemy królobójcę, wtedy inaczej zaśpiewają. Roż o to zadba. Mylę się, szpiegu? Nie jestem szpiegiem. Ale z grubsza racja. Bez królewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy pokroju barona Kimbolta i Maravella. Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbolt. Nie czas na polityczne dywagacje. Dowiedziałeś się czegoś o królobójce? Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. W towarzystwie Jorwetha widziano wielkiego, łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z twoim opisem. W takim razie Flotsam. Jak długo potrwa żegluga? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorwetha. Gotowi? Ruszajmy. Triss. Tak? Zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami. Mhm. I opowiesz mi o Yennefer. Wszystko. Ze szczegółami, nawet tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. Wszyscy na pokład! Uwaga na Cumach! Chronić burtę! Cuma Clark, kapitanie! Honor to jednak zabawna rzecz. Honor nakazał Arianowi podjąć nierówną walkę z potęgą Temerii. Gdy został pokonany, Honor ugiął kark Ariana, by ocalić życie jego ludzi.
lecz ten sam honor nie pozwolił mu ocalić samego siebie. Podejrzewam, że nie jest na tym świecie łatwo, jeśli przylgnie do ciebie miano królobójcy. W dodatku komuś takiemu jak Geralt. Cóż za wyjątkowy pech. Znam go od dawna i wiem, że królowie, dwory i polityka obchodzą go tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ale hej, nie zawsze dostajemy od życia to, co chcemy, prawda? Czasami przyjdzie nam przestawać z osobnikami tak odpychającymi jak Vernon Roche. Cóż, nie będę się tłumaczył. I ja miałem swoje powody. Rejs do Flotsam upłynął Wiedźminowi na rozmowach. Długimi wieczorami, gdy woda chlupotała za burtą, Triss opowiadała zapomniane historie o dziecku niespodziance i trudnej miłości łączącej go z czarodziejką Yennefer. Historię życia, któremu odebrano. Nudzę was? Nie odkładajcie tego dzieła, moi drodzy, albowiem za chwilę ktoś zupełnie wyjątkowy pojawi się na szubienicy. Schowaj broń, elfie. Przyszedłem porozmawiać. Ukłoń się, stoisz przed koronowaną głową. Leżała do jego wysokości Demavenda, jaśnie oświeconego pana Edirn, suwerena Doliny Pontaru i tak dalej, i tak dalej. A ty kim jesteś? Przyjacielem nieludzi. Mam propozycję. Mów. Szybko i konkretnie. Za chwilę wróci krabopająk. Czego chcesz? Do tej głowy może dołączyć jeszcze kilka. Również w koronach. Mów dalej. Na początek foltest. Ale potrzebuję pomocy, ledwo uszedłem obławie w Edirn. Przydałby mi się dostęp do waszej sieci kryjówek, szlaków i w końcu wsparcie samych Skojatel. Nie chcę złota. Sława zabójcy również mnie nie interesuje. To dlaczego chcesz ich zabić? To długa historia. O, twój podopieczny dopadł Nekera. Pora iść. To jak, elfie, dogadaliśmy się?
Flotsam powinno być za Cyplem. Pójdziemy plażą. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja. Rekonesans. Idę z wami. Lepiej nie. Może być niebezpiecznie. Nie wiemy, jak nas przyjmą. Właśnie dlatego nie puszczę was samych. Ktoś musi się o was zatroszczyć. Co jest? Okres ma? Ha! Mocne słowa. Dobra, co my tu mamy? Bez zamoczenia wiedźmińskiej życi się nie obejdzie. Skacz! Co? Wiedźminie! No już, już. O, miejsce mocy. Jakieś wieści od twojego tajemniczego informatora? Port jest zablokowany. Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. Jednak w lesie nie. Rządzi Jorvet. Wiedźmiński miecz srebrny. No, nie mogę iść szybciej, no. Ruszajmy! Chwila, bo widzisz, nie mogę szybciej biegać. To znaczy, nie mogę w ogóle Możemy biegać. Już iść? Jeszcze Trissy Chodźmy. Jest denerwowane. Jezu, spokojnie. Ruszajmy! Już musiałem was okraść za to, co mi gotowaliście. Możemy już iść? No to idziemy. Co jest? Wiesz, gdzie jesteśmy? W lesie? Bardzo śmieszne. Wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę, do Jorveta? Wiem o Dolinie Pontaru więcej, niż ci się wydaje. Również to, że Foltest zabrał tę ziemię Demavendowi kilka lat temu. Zdaje się, że brałeś w tym udział. On nic nie powie. Ona jakaś nie w humorze. Słyszycie? Śmierdzi elfem. Vernon Roche! Od 4 lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temerii. Odpowiedzialny za pacyfikację podgórza Mahakamskiego. Łowca elfów. Morderca kobiet i dzieci. Dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorvet! Zwykły skurwysyn. Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak, niewielka różnica. Jednego dłan mniej. Spróbujemy wziąć go żywcem. Przygotuj zaklęcie. Zagadaj go. Muszę się skoncentrować. Spróbuję. Złaź z drzewa i zakończmy to. Czekam. Jesteś tylko dłan, Vernonie Roche. Karaluchem. A z robactwem się nie pojedynkuje. Robaki się miażdży. Znowu ta stara elfia śpiewka. To znaczy, wiedźminie? Wiesz, ile razy widziałem takich jak ty? Dumnych Ensid, kryjących się po lasach, maskujących swoją bezradność coraz większym okrucieństwem. Pomogłem zabić króla Karalucha. To jest bezradność? Wolność musimy sobie wywalczyć, wiedźminie. Bo dobrowolnie nikt nam jej nie zwróci. Kolejny staruch w skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam kazał, a teraz zwyczajnie was wykorzystuje. Może ma koronę na głowie, może magiczną różdżkę u boku, a może zarządza gildią. Ale na pewno nie obchodzi go wasza wolność, wasza sprawa, ani wasze uszy. Tak było z Nilfgaardem. I tak jest teraz. Mylę się? Te czasy się skończyły. Nikt więcej nie będzie wykorzystywał Skojatel. Kogo chcesz przekonać? Mnie? Samego siebie? Czy łuczników ukrytych w krzakach?
Triss, teraz! Adam Quinn, Sparster Orwacht. To chyba powinno wystarczyć. W porządku, Triss? Piękna. Trzeba było zaczarować łuczników. Idą! No to będzie rzeźnia. Jazda. Geralt! Czar dalej działa! Nie oddalaj się! Co się dzieje? Nie ma komu wyczarować więcej motylków, więc spieprzamy! Na statek? Nie, z tamtej strony jest ich jeszcze więcej. Musimy się przebić w stronę Vlotsa. Łapy precz z mojego tyłka. To ty, Rosz? A myślałaś, że kto? Nie jestem workiem kartofli, ani cholernym komandosem. Jestem kobietą. Zauważyłem. Zaraz zwymiotuję. Przynajmniej umrę z ręką na ślicznym tyłeczku. Na pewno nie na moim. Utrzymam zaklęcie. Dalej, idziemy. Nie trzęść tak, muszę się skoncentrować. Ile ich tu jest? Jesteś cała? Tak, w porządku. Kurwie syny. Co się dzieje? Widzę tylko twoje buty. Gdzie jest ta cholerna przystań? Oj, go. Zaczynam wierzyć, że wyjdziemy z tego całą. Triss, bariera blednie. Triss! Szybciej! Jeszcze trochę magii, tylko troszeczkę. Geralt! Zabij ich wreszcie! Zabiłem. Nie, jestem przeciężony już. Tyle zbieram tamtu. Co to było? Wiewiórki atakują! Alarm! Wiewiórki! Mają magów! Przygotować się! Magów? Boże. Znasz go? Całkiem dobrze, ale on i tak nic nie pamięta. Tylko dlatego udało mi się go tak łatwo zaskoczyć i zabić Foltesta. Ale nie obawiaj się, elfie. Znam sposób na Geralta. Oh, za dużo czarowania w zbyt krótkim czasie. Widziałeś? Tak. Jorvet i Królobójca. Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem Wiedźminem. Kupiec korzenny Emyr Var Emrejs. Kupiec? Korzenny. Aha. A ta? Dobry człowieku, cudem uniknęliśmy śmierci. Bądź tak miły i powiedz, gdzie możemy odpocząć. Później wszystko wyjaśnimy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rację macie. Na rynek idźcie, może na egzekucję zdążycie. Wichrzycieli wieszać będą. Krasnoluda i barda jakiegoś. Tam karczma, Zamtus, odpocznieta. Na pewno skorzystamy. W szczególności z Zamtusa. Bywaj zdrów. No dobra. Kupiec korzenny. Podejrzany. To w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, cześć.